Siema, ziomaleczki, ziomale, witam Xantara na kanale na wiejskim życiu nad morzem. Jest aktualizacja 8.7, są farmerskie wspomnienia, przeżyj historię z przeszłości rodziny farmerów. Ja nie rozumiem tego, to jest po prostu tak jakby skarbowa przygoda, takie wspomnienia. I później mamy warsztat przebudowy wujka Krzyśka. To nowa funkcja, która może zostać odblokowana w farmerskich wspomnieniach właśnie. No i dobra, powiedzmy, że naprawili błędy, ale zazwyczaj to jest więcej niż było po takiej aktualizacji. No i okidoki. Czyli ja już troszkę tego zrobiłem, tych farmerskich wspomnień. Tu po prostu przechodzimy sobie na farmę, czyli po prostu nic się nie dzieje. Tu sobie przechodzimy na wyspę, czyli musiałaby mi się wyspa załadować. A tu wchodzimy coś jakby pod deseń skarbowej przygody i robi się zadania dla wujka, wujka Krzyśka. No i ja trochę porobiłem tutaj, zdobyłem pierwszą nagrodę, warsztat przebudowy wujka i później dostaje się zestawy narzędzi zarobienie tego. No i gdzieś tutaj sobie szedłem, czyściłem, no ale w pewnym momencie doszedłem do takiego oto właśnie budynku maszyny atomizującej. No i to już chciałem nagrać. Zbuduję ją. I co to jest? Niektóre obiekty sprawiają, że przeszkody upuszczają specjalne materiały. No, kurde, no. Efekt jest natychmiastowy po ich zbudowaniu. Ulepszaj takie obiekty, aby uzyskać więcej materiałów z usuwania przeszkód. I co? I teraz to będzie do ulepszenia. Dobra. Ja mam w zapasie trochę energii, która tutaj sobie leży, tak więc nie wiem, czy to ulepszę, ale okej. Czyli potrzebuję takie liście, większe liście lepiej, czyli liście za 32, za 32. Pozwolę sobie wziąć energię z tego rejonu tutaj. Tego trochę będzie. I zobaczmy, jeszcze potrzebuję z takiego dużego krzaka liście. I nektar. Nektar leci z tego, czyli z tego będą dwa nektary. Z tego, o, przy okazji dostajecie punkty. Też punkty, takie kropelki. Kropelki wpadają. A, dobra. Ta rosa wpada, czyli cokolwiek trzeba czyścić. Dobra, to ja sobie tutaj pozwolę te liście. Ciekawe, czy to jeden nektar wypadnie. No, po jednym nektarze wypada, tak więc sobie też to wyczyszczę. Jeden nektar. Borówki, czy tam jagody też sobie zbiorę, bo to też będzie potrzebne. I ile tego nektaru już mam? Jeszcze dwa potrzebuję. Dobra, to sobie jeszcze dwa takie krzaczorki wyczyszczę. Fajnie, i już mogę ukończyć, tak? Ulepsz maszynę atomizującą. Wpadło 7 serduszek do wujka. Zmień obraz wujka Krzyśka. Jak zmienić ten obraz wujka Krzyśka? A, tu jest obraz. Dobra. No i jagody mam. I potrzeba aż 28 rosy. Oj. Dobra. Ale nie wiem, o co chodzi. Ulepszaj takie obiekty, by uzyskać więcej materiałów
usuwania przeszkód. Aha, rozumiem. Czyli teraz za usuwanie będę dostawał po dwie kropelki. A jak zdobyć te rękawiczki? Rękawiczki są tutaj. Ups. No to trzeba by chyba dukaty wydać, żeby te rękawiczki zdobyć, nie? I narzędzia tak samo. No dobra, powiedzmy, że dlatego, że jestem tym, no, youtuberem, to przejdę tutaj sobie. I zobaczmy, co się kryje. Rzeczywiście są tutaj rękawiczki i są tutaj narzędzia. I już mogę ukończyć drugi poziom. I znowu potrzeba rękawiczki i narzędzia, które kryją się tutaj. I potrzebuję tutaj 90 kamyczków. No dobra. To zaszalejemy. I otworzymy to przejście. Są rzeczywiście rękawiczki, narzędzia. I to już możecie ocenić, czy warto było tutaj wejść. No ale mam w tej chwili maszynę atomizującą, ulepszoną. Już tylko pojawia się instrukcja, już nie ma ulepszania. I teraz będę dostawał dużo rosy. Dobra, z czego wypada pyłek? Pyłek wypada z róży. I teraz zobaczmy, jak będzie wypadała ta rosa. Tak, po 4 rosy dostaję z czyszczenia każdego elementu. No to już coś fajnego. No ale dukaty trzeba wydać, nie? No i tak właśnie mogę. A nie mogę! Jeszcze potrzebuję 8 rosy. Dobra. To powiedzmy, że sobie tutaj wyczyszczę te liście. I jeszcze jedno takie liście. Fajnie. Mam już rosę i mogę aktywować ten obraz. Super. 8 serduszek do wujka i następna misja. Rozejrzyj się. Okej, okay, ale tutaj dostałem już zestaw narzędzi wujka Krzyśka. Tego nie będę odblokowywał na dole, bo to, nie wiem, bananowiec? Co za nagroda? I tutaj dostałem 20 energii za ukończenie tego. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. Rozejrzyj się. No i 16 rosy i dwie jagody. No i tak dalszy ciąg. I tak po prostu sobie będę przechodził, będę sobie to robił. No i tak trochę nie wiadomo, co czyścić. Najlepiej by było się rozejrzeć tutaj, czego mam mało liści, mam sporo. Tego mam mało. Ups, nie ma tutaj nigdzie chyba tego do czyszczenia. Dobra, to jest zwykła trawa? Nie, to jest jakaś inna trawa. To nie jest zwykła trawa. To jest taka trawa. Zroszony krzew. To może będzie mi potrzebny. Już mam 16. Mogę przejść dalej. Super. No i znowu jest rozejrzyj się, czyli po prostu następne przejście. Lina konopna
za 16. Za każde wyczyszczenie zostaje 4 losy. Tak więc bardzo fajnie. I jeszcze potrzebuję dwa razy wyczyścić i będę miał. Dobra. Ze względu na to, że nie wiem do czego jest ta trawa, to sobie tą trawę poczyszczę. I już mogę tutaj przejść sobie dalej. Super. Cztery tylko punkty do wujka. I jest następny most. Most już 30 rosy i 6 gliny konopnej i takie liście. Dobra. No i okej. No i to oczywiście jest gra taka, która się nie kończy, którą sobie przechodzimy. A teraz sobie przejdę tutaj do wujka. I sobie zerkniemy. Co tu u tego wujka można zrobić z tymi narzędziami? Mam tylko jedne narzędzia i można kupić zwiększ pojemność każdego pokoju w szkółce leśnej od 5 do 7. To jest, no powiem, bardzo dobra rzecz, świetna rzecz, bombowa. A tutaj zwiększ podstawową pojemność magazynu farmy nadmorskiej o 10. No to jest raczej słabe. Powiem, że nie będę tego brał, bo tych narzędzi jest limitowana ilość i to jest świetne, bo mam w szkółce leśnej 5 miejsc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do każdego mi tutaj dojdzie masakra po dwa drzewa. A jak pokoi jest 37, 37 razy 2. Oj, 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 oj. A ciekawe, czy mogę tutaj rozbudować. Oczywiście mogę rozbudować, ale nie robię tego, bo mam tutaj jeszcze wolne miejsce. A dukaty są niestety ograniczone. I tak również jeszcze dzisiaj też pojawiło się studio fotograficzne. Można grać, można robić. I to już jest kwestia taka, że ja tego już nie nagrywam. To sobie gram na luziku. I wszystkich scen zadań przyszłych i następnych ja nie nagrywam na YouTube, bo to są rzeczy, które się powtarzają, a nagrody to są po prostu jakieś tam dekoracje czy coś. I tak po prostu tak to wygląda. Pi, poziom. Fajnie. I super. No i będę sobie grał. Oczywiście tutaj odblokowałem sobie przepustkę. Od razu. Dlatego, że tutaj się zwiększa limit energii ze 100 do 150. To od razu warto sobie wziąć. I właśnie. No, a warto dzisiaj jeszcze kupić tą energię 100 siły i skrzynię siły. Jest godzina późna, po godzinie 21, ale chcę to wykorzystać, chcę to zrobić. Bo codziennie jak się kupi, to jest to, o przykładowo, jak kupię 100 siły, to następna kosztuje 20. Jak kupię skrzynię siły, to następna kosztuje 24, a jutro będzie kosztować 10, jutro będzie kosztować 12. Jakbym kupił następną jeszcze, to nie próbuję, ale będzie to na pewno jeszcze droższe. Rozumiemy się, tak? No i sobie, dobra, wezmę sobie tą skrzynię siły. Otworzę. Tu jest fajnie dużo siły.
To jest przedmiot na maksymalnym poziomie, sobie go tutaj włożę, na razie nie wykorzystam. I to też sobie schowam. Mam miejsce. Mam miejsce, mam miejsce. No i sobie teraz będę grał. Mam dużo energii, trzeba ją wykorzystać. No. To tyle oczywiście, kochani widzowie. Nie wiem, czy ten film zdążę opublikować na sobotę, bo jest późno, ale być może, że wyślę i po prostu bez edycji, bez muzyki, bez jakichś animacji, po prostu bezpośrednio to wyślę i tak to będzie najlepsze rozwiązanie. Tak więc oczywiście tyle, kochani widzowie, kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam i cześć, pa! Tu, 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 tu. Cześć, na razie!